Witam serdecznie, szanowni państwo, w ostatnim finałowym epizodzie naszego ciekawego projektu Showdown na ślepo. Pomysłodawcą jest oczywiście pan Papa Garbodor, natomiast słuchaweczki dostarczyła firma Krux, do której link macie w opisie. Nie przedłużając, zaczynajmy. Dzisiejszy team będzie budowany na zupełnie innych zasadach, ponieważ mam zamiar zagrać custom game z widzami. Będziemy na ślepo wybierać po 6 Pokemonów, dowolnej temy, dowolne abilitki minus Wonder Guard, a także 4 dowolne ruchy. Mówiąc dowolne, mam na myśli również te nielegalne. Custom game na Showdown pozwala nam nagiąć troszeczkę zasady, więc nie będzie sytuacji, że o hurdur, o ten ruch, ten jest nielegalny, uga buga, nie wiadomo co. Dobrze, mamy wyłączony podgląd i powiem wam szczerze, cholernie chcę użyć Wobbuffeta. Pytanie, czy to mi się uda? Wpiszmy w o. I pierwszym Pokemonem, jaki wyskoczy, byłoby coś na woa, ale chyba nie ma nic takiego, więc woby Wobbuffet. Spróbujmy. Wobbuffet, po co by cię tu zrobić, kolego, skoro możemy wybrać co tylko chcemy? Szczerze powiedziawszy, to mam jeden bardzo ciekawy i prosty pomysł, zważywszy na jego HP, ale najpierw muszę wymyślić jakiś itemek. Może zwyczajny leftovers będzie dobry, więc LE pierwszy byłby... W sumie nie wiadomo, jak teraz jest to odmierzane. Mam nadzieję, że to jest leftovers. Abilitka, tu był domyślnie Shadow Tag lub Telepathy, my możemy wybrać co tylko chcemy, więc spróbujmy Comatose. CO. Co B? Co? Co D? No wychodzi na to, że pierwsze jest Comatose. Błagam, niech tak będzie. Comatose to jest takie zabezpieczenie przed statusami, nie chcę sytuacji, że ktoś mnie uśpi, bo tak. Ruch, którego chcę go nauczyć, to Final Gambit. FG. I pytanie, czy to będzie to? Może nie być. Wiecie co? Zrobimy to tak. FG. 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 Któryś z nich musi być Final Gambitem. Wobbuffet. Leaf Stone. Color Change. Final Gambit. Freezing Glare, Freezing Glare, Freezing Glare. Zasadniczo no w teorii jest to legalne, ale nie powtarzajmy ataków, więc po prostu totalnie na ślepo kliknę losowy przycisk na klawiaturze. Nie wiem co wpisałem. Coś wpisałem, więc klikam Enter. Kolejny ruch. Black Hole Eclipse. To jest jakby legalne, to spoko. Więc dobra, nie patrząc, wybieram jeszcze jeden. Hop, w coś kliknąłem i wybieram ciebie. Tickle. No spoko. Jest pewien inny Pokémon, któremu bardzo chcę dać szansę. Jest to Darmanitan. Z jakiego powodu Darmanitan? Zaraz się dowiecie. Kiedy wpiszemy DA, no to chyba pierwszy jest Darmanitan, no bo to idzie jakby tierami. Galariański jest jako drugi. Zależy mi precyzyjnie na nim pod Choice Scarf, więc Agua, Assault Vest, Choice Band, Choice Scarf pod Gorilla Tactics, GT. Chcę po prostu zobaczyć, jak ten Pokémon się zachowa z Gorilla Tacticsem i ze Scarfem, podobnie jak jego odpowiednik galariański. Więc Flare Blitz, FB, oby to było to, albo nie, lepiej, FL. Może być Flare Blitz, może być... No Flare Blitz jako pierwszy, prawda? Fla. No to Flare Blitz, tak? EQ oczywiście, U-turn. A skoro mamy dostęp do wszystkiego, to chcę użyć BS. Bolt Strike. Jest Darmanitan, Scarf, Gorilla Tactics, Flame Charge, EQ, U-turn, Body Slam. No dobra, czas na kolejnego Pokemona. Zurkitri, jako bardzo potężny elektryczny typ. Proszę bardzo. Chcecie zrobić pod Choice Specs, więc Assault Vest, wróć Agua w Berry, Assault Vest, Choice Band, Choice Scarf, Choice Specs. Abilitka No Guard, NG. To jest chyba No Guard, chyba nie ma nic innego na NG. Zap Cannon. Skoro mamy dostęp do każdego ruchu, to w teorii Hydro Vortex powinno być. Tail Glow. I może po prostu Substitute, SU. Zurkitri, Choice Specs, Neutralizing Gas, no ja pier... Zap Cannon, Hyper Voice, Tail Glow, Substitute. Mam pewien pomysł, ale jest to obrzydliwe. I gardzę sobą w tej chwili, ale chcę to zrobić, więc... CH, no bo to jest Chansey. Proszę bardzo. Eviolite, Prankster, PR, pra... No musi to być Prankster. Ruchy, Spor, ale SP to może być cokolwiek... Dark Void. Na wszelki wypadek wezmę jeszcze ten spor. Nie wiem, czy trafię, pewnie nie, więc jeszcze raz. I jako ostatni Infestation. IN. Nie mam pojęcia, czy jest coś jeszcze na IN. Po prostu to wybiorę.
Chandelure z Evil Item, z Pranksterem, Dark Void, Speed Swap, Spark Incinerate. Co to za gówno? Żeby było jeszcze zabawniej, wpiszmy Zacian. Nie ma nic na zab, prawda? To jest Zacian. Ale on może być nielegalny w tym tierze. Nie wybierze mi Zacian'a do jasnej. Dobra, coś totalnie losowego. Gdzieś niżej, żebyśmy byli, bo wtedy są to nielegalne Pokémony. Gdzieś tutaj może Zacian. Z jakim itemkiem? Czy możemy zrobić coś bardzo klasycznego, czyli Life Orb, Huge Power? Albo HU. No to jest Huge Power, błagam. Może jakiś Drain Punch? To na pewno nie był Drain Punch, zobaczycie. EQ, bo to jest bardzo bezpieczne. Source Dance, albo lepiej, Dragon Dance. I może coś ognistego. F, L, jak Flare Blitz. Gdzieś tam niżej cię wybierzemy, zobaczmy. Charizard z Life Orbem, z Huge Powerem, Dragon Pulse, Earthquake, Dragon Dance, Floaty Fall? Nie mam pojęcia, co to jest za ruch w ogóle, pierwszy raz widzę. Jest to fizyczny, latający ruch, który ma szansę na flincha. O! Zatem ostatnim naszym Pokémonem będzie coś totalnie losowego po raz kolejny. Nie wiem, w którym momencie mam się zatrzymać, może teraz? Nie wiem, jaki wybieram item. Jeśli chodzi o abilitkę, może Technician? To jest bardzo dobre, zawsze i wszędzie. Więc TE. Bardzo dobrymi ruchami pod Technician na pewno będą Charge Beam. Może Water Pulse. Icy Wind. I wiecie co? I może Nasty Plot NP. Nawet nie wiem, co wylosowałem, po prostu próbowałem zrobić Persiana. Mew, Salagberry, Technician, Charge Beam, Whirlpool, Icy Wind, Nasty Plot. Ten Pokémon jakby nawet poza tym Technicianem jest w ogóle legalny. Kacpetias przygotował następujący, totalnie losowy skład. Latias, Corphish, Mew, Yanmega, Ferroseed oraz Heatmore. W ogóle nie wiem, czego się spodziewać i to jest najpiękniejsze. Corphish z Intrepid Swordem. No to cóż, mamy priorytetowy Dark Void. Miejmy nadzieję, że trafimy. W takim razie nie zostawiasz mi żadnego wyjścia. U-turn, żeby nie było, bo co niby miałem zrobić. Wyślijmy Mew, bo jest bardzo defensywny, dostajemy potężnym Crabhammerem, ale spoko, bo mamy Charge Beam. Wzmocniony specatak, a Corphisha nie ma. Cudownie. Yanmega, byłaby wielka szkoda, gdybyś był troszeczkę wolniejszy, prawda? Albo i martwy może być. Wchodzi Mew, dostaje Whirlpoolem na łeb, a my 10 milionów Voltem Thunderboltem. Świetnie. Nie wiem, czego się spodziewać więcej po tym Pokémonie, więc wyślijmy u bufeta i użyjmy po prostu Final Gambit. Nie mam pojęcia, jakim cudem byłem szybszy. Wchodzi Latias, która ma Azwan Unnerve. To chyba źle. Na wszelki wypadek Earthquake po prostu. Robimy naprawdę sporo, fajnie. Astral Barrage, żyjemy w przeciwieństwie do Latiasa. Ferroseed wytrzymał Earthquake'a. A my fasad, więc kryt. No i jak widać, po raz kolejny pokazałem, że wystarczy klikać Earthquake Darmanitanem i wygrywać wszystko. Pan Sceptyczny przygotował następującą drużynę, w tym Galeida, który już teraz jest mega. Może zacznijmy Mew. Belly Dumb Crocodile. Cóż, szanowny kolego, przedstawiam ci Icy Winda, który cię spowolni. My z kolei przeżyjemy Aqua Jet i wykończymy cię kolejnym Icy Windem. Blacephalon. Wiecie co? Spowolnienie tego to jest zawsze dobry pomysł. Minus fakt, że nie żyjemy. W takim razie użyjmy Speed Swap Chandelura. Na ko wpadamy, mówi się trudno. Gościu! Czemu ten atak jest taki bezużyteczny? To nie miało najmniejszego sensu, więc wyślijmy Darmanitana jak gdyby nigdy nic i użyjmy Earthquake'a, no normalna rzecz. Gyarados, zmieniamy na Ubufeta, dostajemy Toxiciem, V-Create, przeżyliśmy Final Gambit! Niestety on również wytrwał, ale to nic, bo mamy Charizarda i używamy Floaty Fall. Wchodzi Gallade, cóż kolego, pozwól mi tylko raz kliknąć Dragon Dance. Leech Seed, dziękuję! Floaty Fall! Wchodzi Alakazam, Accelerock, przeżyliśmy Floaty Fall! Rillaboom, Floaty Fall! Tym razem zawalczymy również z trzecią osobą.
Olj33. Zacznijmy naszym najgorszym Pokemonem, przy czym Ponytata nie jest coś, co chciałem zobaczyć, miałem nadzieję na Regieleki. Zatem zmienimy Pokemona. Wchodzi Basculin z Moldbreakerem. No dobra. Potężny U-turn. Wysyłamy Mew, Head Smash nie trafia. Cóż za wielka szkoda, kolego. Charge Beam. Ninkad. No to może Nasty Plot. Shadow Ball. Cóż za moc. Whirlpool oczywiście nie trafia, bo jest gównem. Na szczęście kolejny już tak. Regielek i bardzo dobrze, o to chodziło. E-Speed. Żyjemy. Whirlpool. Przepotężne obrażenia. Kolejny E-Speed. Wreszcie po nas. Spoko. Pozwól, że ci coś teraz pokażę. Speed Swap. Wild Charge. Dobra, żadna różnica. Meowstick. Zurkitree daje ci szansę na odkupienie swoich win. Zap! Może jeszcze raz. Fake. Zap Cannon wreszcie trafił! Dziękuję, o to chodziło. Naprawdę tak ciężko mnie zrozumieć? Ponyta. Zap Cannon trafia! Cóż za niesamowity Pokémon. I Dragonair na sam koniec. No to może jeszcze raz? Dragon Dance. Same statusy. Struggle! Świetne, potężne obrażenia, nie ma co. No dobra, po prostu wejdźmy tym Wubbuffetem i zakończmy naszą zabawę. Final Gambit! I to by było na tyle, mam nadzieję, że mój pomysł na dzisiejszy film wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie rozgromić butonu od łapkowania, a także pochwalić pięknych wspierających za to, że nas pięknie wspierają. Raz jeszcze dziękuję firmie Krux za słuchaweczki, których używałem. Link macie w opisie. Trzymajcie się, do następnego, bye bye!